nowym albumie Saigoński ratusz i stojący przed nim postument Ojca Narodu. Ciekawe, czy nowy Wietnam z prywatną własnością i wolnym rynkiem przypadłby wujaszkowi Ho do gustu. W każdym razie w ratuszu, jak za dawnych czasów, zasiada Komitet Ludowy. Legendarny hotel Rex. Podczas wojny wietnamskiej odbywały się w nim każdego dnia o 5 po południu konferencje prasowe dowództwa amerykańskiej armii. Korespondenci wojenni traktowali z dystansem oficjalne relacje sztabu, dlatego ochrzcili je mianem Dobranocki o 5. Saigońska opera to kolejny przykład kolonialnej francuskiej architektury z piękną, zdobioną ornamentami fasadą. Front budynku wskazuje podobieństwo do znajdującego się w Paryżu Muzeum Petit Palace, które zostało zbudowane w tym samym okresie, to jest pod koniec XIX wieku. W czasie funkcjonowania państwa południowo-wietnamskiego obiekt ten służył jako miejsce spotkań członków parlamentu. W 1998 roku, z okazji obchodów 300-lecia istnienia miasta, budynek został kompletnie odrestaurowany.